W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej rodzi się 30-milionowy obywatel. Odbywa się pierwszy w dziejach ludzkości lot człowieka w przestrzeni kosmicznej. Jurij Gagarin obleciał orbitę ziemską w ciągu 1 godziny i 48 minut. Philips prezentuje po raz pierwszy taśmy magnetofonowe. Po raz pierwszy otwarte zostaje muzeum w Luwrze. Powstaje pierwsza wersja muru berlińskiego, rozdzielającego przez następne 28 lat Berlin Wschodni i Berlin Zachodni. W Związku Sowieckim rozpoczyna się produkcja ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7. Venera 1 jest pierwszym obiektem wytworzonym przez człowieka, który przyleciał obok innej planety, w tym przypadku Wenus. Prezydent John Fitzgerald Kennedy w wystąpieniu przed kongresem ogłosił, że jego celem jest umieszczenie człowieka na Księżycu, nim lata 60. dobiegną końca. Niedługo potem szympans o imieniu Ham zostaje wystrzelony w kosmos w ramach przygotowań do programu Mercury, pierwszego amerykańskiego programu załogowych lotów kosmicznych. Patentowany jest organiczny związek chemiczny, niesteroidowy lek przeciwzapalny, ibuprofen. Po raz pierwszy uzyskujemy pierwiastek o liczbie atomowej 103, Lorenz. Detonowana jest największa lotnicza bomba wodorowa w historii. Jak podają źródła amerykańskie, jej moc wyniosła 58 megaton. Sowieci ją zdetonowali w archipelagu Nowej Ziemi na Oceanie Arktycznym. Car bomba została wykonana na specjalne życzenie Nikity Chruszczowa, który tym sposobem chciał jedynie popisać się demonstracją siły. Miała długość 8 metrów i ważyła 27 ton. Car bomba miała znaczenie jedynie polityczne, jako element zastraszania i do jakiegoś stopnia miało wymiar badawczy. Gigantyczna masa tak naprawdę powodowała, że car bomba była w gruncie rzeczy bezużyteczna, bo nie miała praktycznego zastosowania. Stany Zjednoczone zrywają stosunki dyplomatyczne z Kubą i 17 dni później zaprzysiężony zostaje na 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, właśnie John Kennedy. Ten powołuje niezależną agencję federalną Korpusu Pokoju, który ma służyć pomocą słabiej rozwiniętym krajom w zaspokojaniu potrzeb technicznych dzięki wykwalifikowanym wolontariuszom. Następnie powołuje do życia jednostkę specjalną marynarki wojennej US Navy SEALs. Premierowo ukazuje się pierwszy odcinek serialu animowanego Miś Yogi. Odbywa się pierwszy udany lot sowieckiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego R-16. Pocisk pierwszej generacji wymagał 20-minutowego rozpędzenia żyroskopów układu naprowadzania, a promień błędu pocisku wynosi ponad 2,5 km. Z kolei w Izraelu odbywa się proces nazistowskiego zbrodniarza wojennego Adolfa Eichmanna. Zostaje uznany winnym zbrodni wojennych podczas II wojny światowej i zostaje skazany na karę śmierci. Dochodzi do inwazji uzbrojonych i wspieranych przez CIA sił uchodźców kubańskich w Zatoce Świń. Po spektakularnej klapie Amerykanów Fidel Castro oficjalnie z niekłamaną radością ogłasza Kubę krajem socjalistycznym. A żeby tego było mało, po kilku miesiącach oznajmia wszem i wobec, że jest zadeklarowanym marksistą-leninistą i zapowiada budowę komunizmu na Kubie. Zostaje przyjęta konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, gdzie stronami są 192 państwa, a umowa kodyfikuje prawo dyplomatyczne. Wydobywany na powierzchnię jest szwedzki statek wojenny Vasa, który zatonął w 1628 roku. Okręt na życzenie króla był wypełniony po brzegi działami i wypłynął w rejs, by złupić Polskę, przy czym ta sztuka im się nie udała, ponieważ statek nie zdołał opuścić portu. Jeden podmuch wiatru wystarczył, by okręt Vasa zatonął. Teraz można go podziwiać w muzeum w Sztokholmie. W 1961 również tworzy się Republika Południowej Afryki. Na rynek europejski wprowadzona zostaje po raz pierwszy do sprzedaży pigułka antykoncepcyjna. Wchodzi w życie układ antarktyczny. Umowa reguluje polityczno-prawny status Antarktydy, zapewnia, że może być jedynie wykorzystywana w celach pokojowych i że nigdy nie może stać się przyczyną międzynarodowych konfliktów. Oblatywany jest pierwszy raz sowiecki śmigłowiec Mi-8. Ten spotka się z dużym uznaniem, trafi do 40 krajów, a wyprodukowany zostanie 17 tysięcy egzemplarzy. W trakcie wojny wietnamskiej Amerykanie stosują po raz pierwszy Defoliant Agent Orange. W ciągu 10 lat konfliktu Amerykanie zdążą spuścić na masową skalę w Wietnamie ponad 10 milionów galonów tego środka mającego niszczyć rośliny, uprawy, krzewy czy drzewa liściaste. Agent Orange, jak się potem okazało, zawierało zanieczyszczenia, groźną dioksynę, która powodowała u ludzi deformację. Satelita Trios 3 jako pierwszy w historii wykrył i sfotografował huragan z kosmosu. Oblatowany jest
po raz pierwszy Boeing CH-47 Chinook, wielozadaniowy, dwusilnikowy, dwuwirnikowy śmigłowiec z wirnikami o przeciwnych kierunkach obrotu, eliminują potrzebę użycia tylnego pionowego wirnika. Przy Checkpoint Charlie w Berlinie w wyniku nieporozumienia staje naprzeciwko siebie po 10 czołgów amerykańskich i sowieckich, a do służby wchodzi USS Enterprise, pierwszy lotniskowiec o napędzie atomowym. Jest wyposażony w 8 reaktorów jądrowych i zostanie na służbie przez następne pół wieku, uczestnicząc w większości kryzysów i konfliktów w czasie zimnej wojny, a także po jej zakończeniu. Na świat przychodzą dziennikarka i prezenterka telewizyjna Dorota Wellman, irlandzka piosenkarka Enya, aktorka Danuta Stenka, minister sprawiedliwości wicepremier Jarosław Gowin, laureat pokojowej Nagrody Nobla, prezydent USA Barack Obama, członek Pudelsi czy Homo Twist, wokalista Maciej Maleńczuk, piosenkarz, kompozytor, prezenter telewizyjny Robert Janowski, no i cała plejada aktorów: Paweł Królikowski, Eddie Murphy, Mariusz Czajka, George Clooney, Tim Roth, Michael J. Fox, Piotr Cyrwus, Forrest Whitaker, Zbigniew Zamachowski i Cezary Tak. Niestety odchodzą na zawsze austriacki fizyk, laureat Nobla, jeden z twórców mechaniki kwantowej Erwin Schrödinger, amerykański aktor Gary Cooper czy amerykański pisarz Ernest Hemingway. W 1931 roku Stanisław Lem wydaje zbiór opowiadań Księga Robotów, czy swoją najbardziej znaną powieść Solaris. Josef Heller wydaje Paragraf 22. Na gali rozdania Oscarów obsypany jest film West Side Story. Amerykańskie linie lotnicze Trans World America jako pierwsza linia lotnicza świata wprowadza na stałe projekcje filmowe dla pasażerów w czasie lotu. Wyróżniającymi się filmami w tym roku są film animowany 101 Dalmatyńczyków, amerykańsko-brytyjski film wojenny Działa na Warony, gdzie główne role grali Gregory Peck, David Niven oraz Anthony Quinn, melodramat z Audrey Hepburn Śniadanie u Tyfaniego, dramat sądowy Wyrok w Norymberdze. W Polsce wychodzą takie filmy jak Matka Joanna od Aniołów Jerzego Kawalerowicza, który na festiwalu filmowym w Cannes otrzymuje nagrodę specjalną, Mąż swojej żony Stanisława Baryi, Ludzie z pociągu Kazimierza Kuca, Samson Andrzeja Wajda, czy Historia żółtej ciżemki Sylwestra Chęcińskiego. W 1961 roku powstają takie zespoły jak The Beach Boys, The Temptations, The Rolling Stones czy Niebiesko-Czarni. Kariery muzyczne rozpoczynają Helena Majdaniec czy Bob Dylan. Przebojami muzycznymi roku są m.in. Will You Love Me Tomorrow, The Shirelles, Nie płacz kiedy odjadę, Marino Marini, Hit the Road Jack, Ray Charles, Dla ciebie miły, Violetta Villas, Parasolki Marii Koterbskiej, Tango Milonga Mieczysława Foga, Baranek Staszka Staszewskiego czy Gdy mi ciebie zabraknie Ludmiły Jakubczak. A w naszej pięknej, socjalistycznej ojczyźnie rozpoczyna się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki w Sopocie. Na Wawel z powrotem trafiają aż z Kanady arrasy króla Zygmunta Augusta. Z początkiem lutego program telewizyjny ze stolicy jest emitowany przez cały tydzień. Oblatujemy po raz pierwszy polski śmigłowiec PZL SM-2. Odbywają się wybory do Sejmu oraz Rad Narodowych. Józef Cyrankiewicz zostaje honorowym obywatelem miasta Krakowa, a następnie ten powołuje już trzeci swój rząd. W stolicy panuje dobry nastrój. Nasza reprezentacja w piłce nożnej pokonała drużynę Związku Sowieckiego 1-0. Odkrywamy również skarb ze Skrwilna, czyli jedno z najcenniejszych znalezisk archeologicznych XX wieku w Polsce. To kolekcja dzieł złotniczych i klejnotów. Na głównym grzbiecie Karkonoszy otwarta zostaje droga przyjaźni polsko-czeskiej. Władza usuwa ze szkół państwowych nauczanie religii. Na początku grudnia elektryk Stanisław Jaros usiłuje dokonać już drugiego zamachu na goszczącego w Sosnowcu Władysława Gomułkę. Bomba zostaje odpalona za późno. Gomułka z całej sytuacji wychodzi bez szwanku. Tworzy się też klub sportowy Górnik Jastrzębie. Odkryta zostaje jaskinia czarna w Tatrach Zachodnich. Rozpoczyna swoją działalność Warszawska Opera Kameralna. No i uruchamiana jest elektrociepłownia Siekierki. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się Wam spodobał rok 1961? Dajcie znać w komentarzach. Albo dajcie kciuki do góry. Albo zróbcie jedno i drugie. Jak Wam się nie podobało, dajcie kciuka w dół. A jak średnio Wam się podobało, to dajcie jednego kciuka w bok. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnych filmach. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zostawi w komentarzu, co takiego robił w 1961. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.